Sieman koldziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z mojej kariery. A dzisiaj rozpoczynamy od meczu z Newcastle. A potem... Mamy również na pewno ciekawe spotkanie. No ale trzeba się najpierw skupić na pierwszym z West Hamem. Dlaczego ciekawe? No bo tak naprawdę nasz rywal nie ma nic do stracenia i w meczu z nami zagra na pewno na 100%, no bo jak jesteś w strefie spadkowej no to za wiele nie ryzykujesz grając liderem. A w ogóle są na samym dnie, są outsiderem. Więc jeśli tutaj przegramy, to na pewno będzie sensacja. I zobaczmy, w Lidze Mistrzów naszym rywalem będzie Bayern Monachium. No, rywal bardzo wymagający tak naprawdę, nie ma się tutaj co oszukiwać. Są też bardzo ciekawe pary Juventus, Liverpool, PSG, Real. No i takie śmieszne Milan Borussia na przykład, gdzie łatwiej jest zdecydowanie wskazać faworyta. No chyba, że powrócił wielki Milan. A teraz zaczynajmy pierwsze spotkanie. I mamy bramkę, bardzo szybki początek, Bernardo Silva. No i do to właśnie chodzi świetna akcja Manchester City, sfinalizowana przez Portugalczyka. Tutaj mam chyba jakiś drobny błąd w montażu, no bo trochę w ostatnim momencie pokazałem tą akcję, ale najważniejsze jest to, że widać bramkę, Dubrawka nie może w to uwierzyć, że ta piłka trzepocze w siatce, no ale City potrafią świetnie rozklepać rywali i finalizować akcję. Jak widzimy tutaj nasi rywale starają się odpowiedzieć. No przecież w tym momencie nie mają nic do stracenia, to jeszcze odegranie, Hayden, musiał zagrać, Jęk na pole karne, BABA! No i po krótkim rogu mnie takim strzałem nie zaskoczy, byłem czujny do samego końca i na spokojnie odbiłem tą piłkę! I teraz trzeba się obawiać, bo będzie rzut rożny! No i zobaczmy jak wykonają ten stały fragment gry, Almiron wznawia grę, Paragwajczyk zastanawia się, wreszcie zagrał na bliższy słupek, wybija to De Bruyne. I jeszcze tutaj Clark, Mamy Haydena, zagranie na pole karne, Almiron, centra, no i tutaj strzał Muto, anemiczny. No i musiałem to złapać bez problemów. Dobre tutaj podanie Bernardo Silva, ale niestety Hayden to przechwycił. Jeszcze to Yeong zagranie do Muto, baba, nie, to przepraszam, jest Almiron, uderzenie lewą, no ale... O oto, to oto właśnie chodzi, tak się broni oni po krótkim rogu. Gdy jest właśnie uderzenie tak z okolic 16 metra, to bramkarz ma czas, by na spokojnie w takiej sytuacji interweniować. No i mamy rzut rożny, gref znowu Almiron. Mocna centra na pole karne i strzał głową. Musiałem to wyłapać, kolejny mój pewny chwyt. Dobrze rozgrywamy, Douglas Luis do środka, Gündogan na skrzydło. Rahim Sterling szuka miejsca do dośrodkowania. Musiał wejść w dribbling. Jeszcze Kun Aguero. I tutaj mocny strzał, ale Dubrawka fantastycznie interweniuje, jest Słowak w formie. Spokojnie rozgrywamy piłkę od tyłu, Bernardo Silva. Jeszcze mógł odegrać Douglas Luis Bernardo Silva. Rewelacyjne podanie, Gündogan na skrzydło, Sterling, Gündogan, Kun Aguero Gündogan, Aguero na pole karne! Ale niestety Bernardo uderza prosto w ręce Dubrawki. Sandler, jest jeszcze Bernardo Silva, dojrzał Gendogana. Gendogan rozgląda się, znajduje aguero. Ma sytuację strzelecką i 2 do 0. Tego zwycięstwa już nam nikt nie odbierze. Ilka Gendogan, atomowe uderzenie, przy którym Bramkarz był bez jakichkolwiek szans na interwencję. Opaska kapitańska na jego ramieniu, jak widać, dużo dała. Było to rewelacyjne uderzenie Niemca. No i spokojnie wygrywamy to spotkanie na wyjeździe. Newcastle stwarzało sobie sytuację, ale ostatecznie to my wywozimy 3 punkty. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu. Zwycięstwo 2 do 0. Były tam jakieś małe problemy, ale to nic nie zmienia. Najważniejsze jest to, że to my wygrywamy. 3 piłki złapane, dwie sparowane. Ocena meczowa 7,7. Tutaj możemy zobaczyć interwencję. 42 minuta. Bardzo ładna akcja. Uderzenie baby. No ale spokojnie ustawiłem się przy bliższym słupku i dałem radę interweniować. W 55 szczęścia poszukiwał Almiron. No ale również to było za mało by mnie pokonać. Na spokojnie zbiłem tą piłkę na corner, no i już więcej sytuacji nie było. Tak prezentują się statystyki, my dominowaliśmy, no i to my zwyciężamy. Jeśli chodzi o oceny piłkarzy, to graczem meczu Bernardo Silva bardzo dobry występ Portugalczyka zasłużył na to wyróżnienie. No i bezbędnego przedłużania, przechodzimy dalej. Jesteśmy po pierwszym spotkaniu, zwycięstwo, 5 punktów przewagi nad Liverpoolem i Arsenalem. Na razie jest to bezpieczna przewaga, no ale wiadomo, chcemy ją powiększać. No bo im więcej, tym lepiej. Nie ma się co tam przejmować zbytnio. Trzeba się cały czas rozwijać. No jak widzimy, West Ham nie zmienia swojej pozycji, więc musimy być w tym spotkaniu faworytem. Ale też nie możemy ich zlekceważyć. Bo jak zlekceważysz takiego outsidera, to się może dla ciebie naprawdę skończyć przykrom niespodzianką. No a my wolelibyśmy jednak tego uniknąć, bo w takich spotkaniach powinno się bez problemów inkasować trzy punkty. No ale chyba mówię to w nieodpowiednim momencie, bo zapomniałem, w co ja gram. A gram w FIFA, czyli w grę, w której często gra się dużo łatwiej z potentatami niż z jakimiś jaśkami typowymi. No chociaż ktoś powie, że w Premier League nie ma słabych drużyn, no ale jednak, no nie oszukujmy się. Od tych potentatów typu Manchester City czy Liverpool pozostałe odstają. To, że sprawiły niespodziankę w jednym czy dwóch spotkaniach, to nic nie zmienia, bo na przestrzeni całego sezonu nie są w stanie im dorównać. Tutaj przełożone spotkanie, ale to tylko jeden dzień. No więc to nie jest jakaś wielka zmiana. Gramy na własnym stadionie, sprawmy radość kibicom, zdobądźmy trzy punkty. No, i nie wszyscy w Manchesterze, przynajmniej w jednej części, będą szczęśliwi. Zaczynajmy! To widowisko. Wright dobrze kontroluje piłkę. Reed, a to jest chyba Reed, dobre tutaj podanie: Fredericks do środka. Jeszcze ucieka tutaj skrzydłem Herman. Niemiec ma sporo miejsca. Dośrodkowuje, ale powstrzymuje tutaj Arnautowicza. Jeszcze nie koniec tej akcji, kto przejmie piłkę? Niestety Herman, centra i jeden do zera, Wilsher. No to nas teraz opluł naprawdę, żeby Jack Wilsher strzelał bramkę głową. No to jest już najwyższe upokorzenie, jakie chyba może być. No gościu ze wzrostem, no nie najwyższym, niesłynący z wybitnej gry głową, a jednak zdobywa bramkę. Uderzył bardzo precyzyjnie. Pierwszy strzał Arenałtowicza dałem radę odbić, ale centra Hermana była na tyle dobra, że Wilsher zdobył bramkę. Staramy się odpowiedzieć na trafienie West Hamu, bo na razie wynik jest sensacyjny. Jezus de Bruyne, Piatti. Piatti jeszcze raz do de Bruyne. Mamy tutaj Jezusa, ale on nie przechwytuje piłki. Ale świetny odbiór Bernardo. Jest tutaj Piatti! Jeden do jednego, ależ błąd Adriana. Tak to jest, jak się nie stawia na Polaka, rodaka fabiańskiego. Adrian wpuszcza strzał po krótkim rogu. Beznadziejna interwencja Hiszpana. Nie wiem, jakim prawem on w ogóle broni, przecież fabiański jest kilka klas wyżej. No, ale jak widać, trener miał jakąś swoją wizję. No a ta wizja ewidentnie jest dla nas pozytywna. Niestety jest kontra. Tutaj West Hamu, Herman. Bardzo dobre podanie. Arnautowicz ucieka obrońcą, zepchnął ich jak dzieci. Arnautowicz! No ale beznadziejne uderzenie. Tam gdzie stałem, nie musiałem się nawet ruszać, by interweniować. To jest właśnie to. Czasem się zagotuje Austriak i nie daje rady. Jest tutaj Jezus. Na skrzydło mamy Piattiego, zagranic do środka, Kevin De Bruyne, dobrze ucieka tutaj Jezus. jest w polu karnym, musi być bramka i znowu błąd Adriana, ależ to jest placek po prostu. Na razie dwa strzały, dwie bramki, no Adrian wpuszcza wszystko co się da, chyba jest kibicem Manchesteru City, bo inaczej tego się nie da wyjaśnić, no chyba, że uznamy, że ma mniejsze umiejętności od na przykład Łukasza Fabiańskiego, no to wtedy jest to jakoś człowiek w stanie racjonalnie sformułować, no ale to była chyba jedna z gorszych interwencji jakie widziałem no, uderzył że prosto w niego, dał mu szansę z której to Adrian nie chciał skorzystać wychodzimy na prowadzenie utrzymajmy to do samego końca jeszcze Arnautowicz rozrzuca grę, Felip Anderson. Felipę do środka, ale z obiangiem pograli, Felip Anderson, kapitalny rajd Brazylijczyka centra na pole karne, Arnautowicz no i teraz się już nie pomylił Właśnie woleje to jest czasem przekleństwo, bo jeśli jesteś bramkarzem i ktoś ci uderzy z woleja, to zanim zareagujesz, no to już często piłkasz siatce. No niestety to są uderzenia o bardzo dużej sile. Arnautowicz, mimo iż kapryśny, no to widać teraz mu się udało, bo wcześniej uderzył beznadziejnie, teraz bardzo precyzyjnie, ale też centra Andersona, stadiony świata na nos. Wybita piłka, niestety wygrana przez Arnautowicza Obiang. Jeszcze Dobreozowicie ten pędzi sam na sam z bramkarzem potknął się. No i ostatecznie piłka grzęźnie w moich rękach. No niestety to West Ham dyktuje warunki. No coś jest nie tak, żeby Outsider tak dominował z liderem tabeli. Arnautowicz zagrywa do środka. Tutaj jest Marcelo Bryozowicz. łatwo minął naszego pomocnika. Bomba z dystansu. No i bramka. No i metalowy pręd tym razem był. Korzystny dla West Hamu, bardzo mocne uderzenie Brazowicza poza zasięgiem moich ramion. Wyciągnąłem się jak struna, ale nie mogłem tutaj interweniować. Miał też szczęście, że ta piłka po odbiciu od słupka wpadła do bramki, mogła wyjść do gry. No ale jak widać, wszystko dzisiaj sprzyja West Hamowi poza Adrianem, ale nawet on ich nie powstrzyma. Jeszcze staramy się odrobić straty, David Silva do środka, Fernandinho potyka się, ale ma piłkę. Kevin De Bruyne jeszcze biegnie tutaj skrzydłem, stara się dośrodkować, jednak tutaj podał fantastycznie centra i może być wyrównanie poprzeczka, no widać czyje są metalowe pręty. West Ham musiał zdecydowanie im więcej zapłacić. No i koniec meczu. Wstyd, że nada kompromitacja. Powinienem to dokończyć słynnym sloganem: Nie wracajcie do domu, ale jesteśmy w domu, więc nie mamy dokąd wracać. Tak naprawdę, no, chyba że chodzi o mieszkania. Jeden strzał złapany, dwa sparowane, trzy, trzy bramki stracone, od co 6,6. No tutaj, bramka Wilshera. Szkoda, że nie ma interwencji po strzale Arnautowicza. No to już jest naprawdę wstyd, żeby Wilsher przeskakiwał naszych zawodników. No ale uderzył już potem bardzo dobrze. No, tak jak się to powinno robić. No, tutaj, centra na Arnautowicza. No, ale klasa światowa, ta wrzutka, no i potem. No ja, nawet, ja ja, ja, ja się nawet nie ruszyłem, a już piłka była w bramce, no. To była taka siła. No a tutaj Brewesowicz, no, z łatwością minął. Tutaj bodajże te bryjne uderzył jak z armaty. No i jeszcze ta piłka perfidnie w boczną siatkę po drugiej stronie wpadła. Gdyby były tak dwa słupki, to by było lepiej. No, my oddaliśmy dwa celne strzały. West Ham miał plackę na bramce, ale my tego nie wykorzystaliśmy, bo nikt nie wpadł na to, żeby uderzać celnie. Tylko waliliśmy po poprzeczkach. Trzy moje interwencje, trzy Adriana, w sumie nie wiem skąd on nie ma, bo ja nie pamiętam ani jednej. Przechodzimy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu. Kompromitacja. No co to dużo mówi? No. Skompromitowaliśmy się przed całym światem. Mam nadzieję, że za wiele osób tego nie obserwowało, bo to jest żenada, żeby z takim czymś jak West Ham przegrać, jeszcze mając Adriana na bramce w ich wykonaniu. No przecież ten bramkarz by wpuścił nawet strzał pięciolatka. A w następnym materiale gramy z Crystal Palace no i West Hamem, więc zemsta przyjdzie szybko. Teraz już nas młoty nie pokonają. Raz mogło się zdarzyć przypadkowo, ale już drugi raz. To takiej kompromitacji nie dopuścimy. bo wtedy slogan Nie wracajcie do domu może się sprawdzić. No a jednak, Manchester może jest piękny jak tył lodówki, ale dom to zawsze domno. Gdzieś trzeba mieszkać, lepsze to niż śmietnik. No ale w tym materiale to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie. No i oczywiście zapraszam Was na kolejny epizod. Trzymajcie się.